Zaczynamy kolejny odcinek, gdzie razem uczymy się automatyki domowej. W poprzednim skonfigurowaliśmy protokół Zigbee to MQTT na serwerze Home Assistant, a w tym będziemy dodawać i sterować nasze pierwsze urządzenia, takie jak inteligentna żarówka czy inteligentne gniazdko. Do dzieła! Zanim przejdziemy do dodawania pierwszych urządzeń, pokażę Wam jeszcze, jak stworzyć backup, czyli kopię zapasową naszego systemu, tak aby w razie co móc przywrócić nasz istniejący, działający wcześniejszy obraz systemu. Klikamy Settings, po czym System i wchodzimy w Backups. Klikamy Create Backup, wpisujemy nazwę, Full Backup i Create. Trwa to dosłownie chwilę, tutaj mamy rozmiar. Natomiast, żeby rozszerzyć funkcjonalność tych backupów, dodamy bibliotekę, dzięki której będziemy mogli tworzyć kopię całego systemu od razu do chmury, w tym przypadku do dysku Google'a. Wchodzimy w ustawienia, Add-ons, Add-on Store, klikamy trzy kropeczki, Repositories i tutaj wpisujemy bądź wklejamy adres, który jest również w opisie filmu. Klikamy Add. Po chwili pojawia nam się w opisie tutaj ta biblioteka. Możemy już zamknąć to okienko. Odświeżymy teraz naszą przeglądarkę i możemy wyszukać bądź znaleźć na liście Google Drive Backup. Klikamy to rozszerzenie, po czym klikamy Install. Zaznaczamy potrzebne opcje, czyli Watchdog w przypadku wysypania się wtyczki, Auto Update i Show in a Sidebar, gdzie będziemy mieli od razu dostęp z panelu bocznego do naszych kopii zapasowych. Następnie klikamy Start. Gdy dodatek nam się zainstalował i wystartował, klikamy Open Web UI, a następnie klikamy Authenticate with Google Drive. Otwiera nam się nowe okno w przeglądarce, gdzie musimy kliknąć nazwę swojego użytkownika bądź zalogować się na nasze konto Google'a. Kopiujemy klucz, który nam się pojawił, zamykamy dane okno i wklejamy klucz w okienko oraz zatwierdzamy klikając Save. W tej zakładce będą pojawiały nam się nasze backupy. Aby skonfigurować zaawansowane opcje, takie jak częstotliwość automatycznych backupów, czy mają się same usuwać po jakimś określonym czasie, klikamy Settings i tutaj mamy wszystkie dostępne opcje. Dzięki temu, nawet jeżeli coś nam się wysypie, będziemy mogli wrócić do naszej wcześniejszej kopii zapasowej. A teraz przejdźmy do dodawania pierwszego urządzenia. Z lewej strony klikamy Zigbee to MQTT oraz Permit Join. Pozwoli to na określony czas otworzyć protokół na dodawanie nowych urządzeń. A teraz musimy wprowadzić nasze inteligentne urządzenie w stan parowania. Ja po dłuższym researchu zdecydowałem się na zakup żarówek od IKEA. Mają one tryby RGB, a są 3 razy tańsze od Philips Hue. Parametry też mają dobre, więc myślę, że będą działać dobrze i stabilnie. Natomiast po przeniesieniu tych żarówek do domu przez chwilę przeszła mnie myśl, że zrobiłem mały fuck up, bo nie wiem, jak wprowadzić tą żarówkę w stan parowania i podejrzewałem, że może muszę mieć do nich pilota od IKEA. Ale okazało się na szczęście, że wystarczy 5 razy włączyć i wyłączyć daną żarówkę w krótkim odstępie czasu i przychodzi ona automatycznie w stan parowania. Wkręciłem tą żarówkę do mojej lampki na biurku. Mam do niej podpięte gniazdko, którym mogę zdalnie sterować za pomocą tego pilota. Dlatego wystarczy, że kliknę 5 razy on i off. Żarówka zaczęła mrugać i w naszym panelu od razu pojawił się komunikat o nowym urządzeniu. Widzimy, że mamy żarówkę, która ma taki identyfikator pod danym adresem. Producent to IKEA, czyli wszystko jest poprawnie wykryte. Jeżeli klikniemy na ikonkę edycji, możemy zmienić nazwę. Ja zmienię nazwę na lampka biurko i zaupdate'uję wszystkie ID. Teraz od tej pory, aby referować do tej żarówki, będę używał nazwy lampka biurko.
Aby móc teraz zdalnie sterować naszą żarówką, wchodzimy z powrotem w Overview, klikamy Edycję w prawym górnym rogu, w prawym dolnym rogu mamy Add Cart i dodajemy prosty guzik, mamy tutaj Light. Widzimy, że będziemy mieli do dyspozycji suwak, którym będziemy mogli zmieniać także natężenie danej żarówki. Lampka biurko jest już tutaj u mnie zaznaczona. Lampka biurko wpiszę jeszcze raz, żeby zaznaczało się pod ikonką. I klikam Save, Done. I teraz widzimy, że albo mogę ją włączyć i wyłączyć, albo zmienić jej natężenie od 0 do 100%. Aby zmienić kolor danego światła, wystarczy, że klikniemy tutaj w te trzy kropeczki i obok mamy zdefiniowane kolory, możemy je dowolnie przełączać. Możemy także wejść w całą paletę kolorów i wybrać sobie nasz ulubiony bądź odpowiedni do danej sceny. Zamykamy, możemy także zmienić jego moc, natężenie. Jak widzimy, wszystko dzieje się bardzo responsywnie i szybko. I tak to powinno wyglądać. Podobnie sprawa wygląda z inteligentnym gniazdkiem. Ja też zaopatrzyłem się w gniazdka od IKEA, ale żebyście nie pomyśleli sobie, że wszystko będę miał z IKEA, to przełączniki fizyczne naścienne na przykład najbardziej podobały mi się z Philips Hue i są dla mnie najbardziej funkcjonalne, najbardziej eleganckie i mają najwięcej opcji. Kosztują one trochę więcej, aczkolwiek nie mogłem się oprzeć. Natomiast głowicę termostatyczną, do której przejdziemy później, kupiłem od firmy Hama. Gniazdko z IKEA wygląda tak. Jest bardzo ładne w formie. Nie chcę tu jakoś zbytnio reklamować produktów z IKEA. Po prostu uważam, że mają one bardzo dobrą cenę i działają też świetnie, dlatego ja się w nie zaopatrzyłem. Standardowo, żeby sparować takie gniazdko, trzeba nacisnąć jakąś szpileczką albo szpikulcem w tą taką małą dziureczkę. Podłączam moje gniazdko pod zasilacz. Jest ono wyłączone, gdy klikniemy ten guzik, zostaje ono włączone, co sygnalizuje nasza dioda. Jeszcze raz jest wyłączone. Przechodzimy do panelu Zigbee 2M QTT, klikamy Permit. Trzeba przytrzymać ten mały przycisk przez 5 sekund. Widzimy, że dioda zaczęła mrygać. Po chwili puszczamy i widzimy, że w naszym panelu pojawiło się kolejne urządzenie i zostało poprawnie wykryte jako gniazdko. Nadajmy, tak samo jak poprzednio, jakąś przyjazną nazwę. Gniazdko biuro i rename device. Gdy klikniemy w nazwę naszego urządzenia i przejdziemy do zakładki Exposes, mamy tutaj stan i gdy klikniemy on, gniazdko powinno się załączyć. Gdy zmienimy przycisk na off, powinno się wyłączyć. To znaczy, że wszystko działa i jest poprawnie wykryte i skonfigurowane. Dlatego możemy teraz przejść do głównego naszego panelu, kliknąć edycję, dodać w prawym dolnym rogu kartę i dodamy prosty przełącznik do gniazdka. Szukamy czegoś, co by odpowiadało prostemu przełącznikowi. I chyba tutaj Entities, opis, biuro. I teraz możemy tutaj dodać gniazdko, biuro i zapisać to klikając Save oraz Done. I widzimy, że mamy prosty przełącznik on-off, który po kliknięciu zostaje przekazany przez protokół Zigbee 2M QTT do naszego gniazdka i tym samym możemy nim sterować z poziomu komputera i Home Assistant. Czym by był nasz inteligentny dom bez możliwości sterowania nim z poziomu smartfona? Ale dobra informacja jest taka, że Home Assistant posiada swoje aplikacje zarówno dla smartfonów z systemem Android, jak i dla iPhone'ów. Więc w prosty sposób możemy kontrolować wszystkie nasze urządzenia i mieć dostęp do naszego panelu z poziomu smartfona. Przy pierwszym uruchomieniu
Aplikacja powinna od razu wykryć nasz serwer. Trzeba się zalogować, wprowadzić nazwę swojego urządzenia. Klikam Continue i po chwili uruchamia mi się ten sam panel sterowania, który mam na komputerze. I z poziomu smartfona mogę sterować lampką bądź moim gniazdkiem. Wszystko działa bardzo szybko i sprawnie i stany zmieniają się od razu zarówno w przeglądarce, jak i w moim telefonie. A już za chwilę w kolejnym odcinku będziemy tworzyć sceny oraz scenariusze automatyzacji dla nowo dodanych urządzeń. Zapraszam.